kiedyś jak zaczynałem swoje treningi, to wszyscy uwielbiali trenować kaptury. Każdy facet na siłowni musiał mieć wielkie kaptury, czyli wielkie mięśnie czworoboczne. Znałem osoby, co potrafiły po kilkaset kilogramów brać kaptury na sztandze. Nie potrzeba tego, jeżeli dobrze to zrobimy. Także będą dzisiaj tak naprawdę dwa ćwiczenia, które będą oddziaływać na te mięśnie pod różnym kątem i w różny sposób. Jedno będzie bardziej angażowało mięsień czworoboczny, jedną jego część, górną. Drugie będzie bardziej angażowało środkową, nawet skłaniając się ku dolnej części, czyli poprzeczną, dolną część mięśnia czworobocznego. A drugie ćwiczenie będzie też angażować, co ciekawe, obręcz barkową przy okazji. Więc kompleksowo do tego bardzo podejdziemy. Nie trzeba wdrażać obydwu, można wdrożyć jedno z nich, ale poznacie oba. Klasyczne szruksy tak zwane, stojąc, siedząc, z hantlami. Z hantlami będzie najprościej zobrazować. Ruch często wykonywany błędnie jest u wielu osób na siłowni, kiedy to mocno zginamy odcinek szyjny kręgosłupa i podciągamy ramiona w górę. Bardzo mocne, silne przeciążenia idą na nasz kark, na właśnie odcinek szyjny. To jest kompletnie niepotrzebne. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby głowę i ten odcinek kręgosłupa starać się trzymać neutralnie. I ruch prowadzić leciutko do tyłu. Czyli tak jakby naturalnym ruchem nie będzie prosto góra-dół, góra-dół, tylko bardziej po ukosie w tył. W ten sposób. Wtedy uzyskamy przy minimalnym przeciążeniu mięśni samego karku, co nam jest niepotrzebne, maksymalne zaangażowanie mięśnia czworobocznego. Konkretnie w tej pozycji wyprostowanej będzie mocno pracować ta górna część zstępująca, a w wersji ćwiczenia, które ja Wam pokażę za chwilę, skupimy się też na części poprzecznej i nawet w zależności od ustawienia części wstępującej, czyli tej dolnej mięśnia czworobocznego. Wykonamy to na ławeczce. W tej chwili, jak widzicie, kąt jest prawie prosty tej ławki i można nim manipulować w zależności od tego, jaką część właśnie mięśnia czworobocznego chcemy bardziej zaangażować. Na początku wykonam to z takim ustawieniem. Opieram delikatnie czoło. Pozycja jest neutralna mojego kręgosłupa. To oparcie czoła nie jest obowiązkowe. Można trzymać tułów i głowę w tej pozycji, ale jak kto woli. I lekko prowadząc barki, obręcz barkową w tył, spinam mocno w tym momencie mięsień czworoboczny, kaptury, jak kto woli, ale zwróćcie uwagę, moje mięśnie karku, moje mięśnie szyi nie spinają się niepotrzebnie. Ruch wyprowadzam lekko po ukosie do tyłu, tak jak mówiłem. Mogę to wykonać w tej pozycji, starając się stabilizować sylwetkę. I teraz zmieniam delikatnie ustawienie. O. I teraz przy takim ustawieniu ławeczki możemy bardzo efektywnie skupić się na również zaangażowaniu części poprzecznej, a nawet tej części dolnej, wstępującej mięśnia czworobocznego. Hantle trzymam przed sobą, biodra lekko oddalone, głowa oparta i spinam. Jeżeli komuś będzie wygodniej, może przenieść ręce tu, ramiona po bokach, ud i do pięć. Też prowadzę lekko w tył. Wierzcie mi, że duży ciężar wcale nie jest konieczny. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie mógł, to
weźmie nawet bardzo duży ciężar. Ale nie jest on niezbędny do tego, żeby efektywnie zaangażować te mięśnie, o których była mowa właśnie. I w ten sposób możemy przetrenować prawie każdą część mięśnia czworobocznego, w zależności od tego, jak ustawimy sobie kąt ławeczki, jak ustawimy tułów względem podłogi. Znam wersję, kiedy w ogóle nie używamy oparcia ławeczki, tylko po prostu leciutko pochylamy tułów i ściągamy mięśnie, dopinamy czworoboczny. Też da radę tak zrobić, ale dla wielu osób, szczególnie początkujących, średnio zaawansowanych, to oparcie będzie jakby takim punktem podparcia i dodatkowej izolacji, gdzie nie będą musieli się aż tak mocno skupiać na samej pozycji tułowia. Więc można, nie trzeba. Wasz wybór. I teraz przejdę do drugiego ćwiczenia, którym już nie będę potrzebował ławeczki. Wystarczy mi jeden talerz, 10 kilo, 15 kilo, w zależności od siły, w którym mięsień czworoboczny będzie również bardzo dobrze pracował, ale przy okazji też zaaktywujemy obręcz barkową. Będzie unoszenie talerza nad głowę. Ruchem kontrolowanym, z kontrolowaną fazą negatywną oczywiście. Faza ta pozytywna, czyli koncentryczna, może być nawet nieco bardziej dynamiczna, czyli nie musi to być ruch super wolny, czyli podnosimy dosyć dynamicznie, ale nadal kontrolowany. Większość ludzi zazwyczaj kojarzyć to ćwiczenie będzie z zaangażowaniem właśnie samej obręczy barkowej, przednich aktonów, może nieco bocznych, czyli nawet klatki piersiowej gdzieś tam. Ale jeżeli dobrze się zastanowimy i dobrze wykonamy to ćwiczenie oraz w odpowiedniej ilości oczywiście też powtórzeń, to zaangażujemy również mięśnie czworoboczne, czyli można powiedzieć całą część tutaj z tyłu górnej części pleców. Poczujecie to już przy 15, może nawet 20 powtórzeniu, ogromne palenie właśnie w tej części. Ja wezmę 10 kilo, bo więcej na razie nie potrzebuję. Ok, talerz, pozycja wyprostowana, klatka piersiowa lekko wypchnięta do przodu, minimalnie ściągnięte łopatki. Taka, staramy się utrzymać neutralną pozycję tułowia, bez przesadnego wypchnięcia bioder, ani bez przesadnego pochylania się. Neutralnie i ruchem lekko, tak jak powiedziałem, dynamicznym wyprowadzam talerz nad głowę i ruchem kontrolowanym opuszczam, ale nie dotykam do tułowia. Brzuch napięty, kontroluję pozycję tułowia, pośladki kontrują z drugiej strony jako mięśnie stabilizujące. Ruch dynamiczny lekko w górę i kontrolowany ruch w dół. I gwarantuję, tak jak powiedziałem, przy 15-20 powtórzeniu palenie mięśni czworobocznych, jak i obręczy barkowej, będzie wielkie. Czyli dużo krwi napłynie do tych rejonów naszej sylwetki. Mocno poczujemy te partie i przełoży się to na ciekawe prawdopodobnie efekty w postaci nowych bodźców dla naszych mięśni. A więc jak ktoś chce ruszyć mięśnie czworoboczne nieco, rozwinąć je, być może wcale nie musi wykonywać w kółko tych samych szruksów. Może wykonać coś nowego, w nowy sposób, nowym ćwiczeniem lub nowym zestawem, bo możecie połączyć te dwa rodzaje ćwiczeń w jedno i wykonać je przy treningu pleców, przy treningu klatki, przy treningu obręczy barkowej, w zależności od tego, co będzie waszym celem. Także dajcie znać, jak wy próbujecie, napiszcie w komentarzu wasze spostrzeżenia i do zobaczenia w kolejnym materiale.